Następny dzień, wcześnie rano, godzina 7. Jest bardzo chłodny poranek. Wędki spokojniutko stoją, nic nie bierze. No nie wiem, jaki będzie dzień dzisiejszy. Czy tak samo jak wczoraj, praktycznie bez brań. No w sumie to do tej pory mam, były 3 ryby. Jeden karp 2 kilo wczoraj. Później był wieczorem mały karpik. No i z samego rana dzisiaj mały golden perch. Wygląda na to, że będzie kolejny spokojny, być może bezrybny dzień. W nocy trochę padało, był wiatr. W tej chwili zupełnie ucichło, jest spokojniutko, w ogóle żadnego wiatru. No ale żadnych oznak brań. Ryby w ogóle nie biorą. Jest godzina 8:30, półtorej godziny od chwili, jak się rozwidniło. No i do tej pory w ogóle bez żadnych akcji. W ogóle nic się nie dzieje.
Patrzcie, jakie piękne, duże, świeżutkie, żywe, słodkowodne krewetki. I nie ma chętnych na ten przysmak. Nic nie bierze. Przed chwileczką coś leciutko ruszyło, którąś wędkę, ale tylko przez moment i nic w ogóle, żadnego znaku brania. Nie wiem, co tak pociągnęło. Leciuteńko tylko i był sygnał. Minęła godzina 2:30 po południu i w dalszym ciągu nic się nie dzieje. A ponieważ nic się nie dzieje, więc postanowiłem, że na jednej wędce założę ponownie kukurydzę z puszki, a na drugiej pozostawię w dalszym ciągu krewetkę shrimpsa. No i niech tak będzie. Może coś na kukurydzę w końcu zacznie bać, może jakieś karpie, ale nie biorą na krewetki, więc na pewno nie myślę, żeby brały na kukurydzę. Pewnie ich tutaj w ogóle nie ma. Nie wiem dlaczego. Może pogoda już jest nie taka, może jest za chłodno. Właśnie może dlatego nie biorą, ale spodziewałem się, że może coś będzie, że prędzej złowię jakieś golden perche albo okonka. No ale niestety jak na razie same niepowodzenia, nie powodzi się. Nic, nic i nic. Kolejna duża jednostka nadpływa. Płynie w moją stronę. Więc widać, że jest spory ruch w tej chwili na rzece. Czekałem cały dzień,
na pierwszą rybę dzisiaj. Nareszcie mam karpia, kilo 200. Po 6,5 godzinach, o, źle mówię, jest 6:30, więc od samego rana po 12 godzinach. Jeszcze raz pokażę, bo nie było widać, było pod słońce. Więc pierwsza ryba w dniu dzisiejszym, pierwszy karpik, kilo 200. A myślałem, że już dzisiaj nic nie złowię w ogóle. Kolejny chłodny poranek. Wędki stały zarzucone przez całą noc. No i co? No i nic. W ogóle nic nie ruszyło. Nie będę siedział dzisiaj zbyt długo. Może do 12 do południa. I będę wracał do domu. Wracał praktycznie z niczym.
No i mam w końcu wymiarowego kalopa. Nie olbrzym, ale wymiarowy. 37 cm. Wymiar minimalny jest 33 cm, ten ma 37. Więc to jest na pocieszenie na dzień dzisiejszy. W ogóle na pocieszenie po całej tej mojej praktycznie prawie że 3-dniowej obecności tutaj. No i tak dotrwałem do południa. Pogoda niezbyt przyjemna, chłodno bardzo. W tej chwili zaczął padać deszcz, także zaczynam się za chwilę zwijać i będę pakował się i będę ruszał w stronę domu. Jeżeli wszystko pójdzie w porządku, to tak jak powiedziałem na początku, będę starał się za jakiś czas pojechać do Wiktorii na Węgorze. Mam nadzieję, że mi się to uda. I następny film będzie prawdopodobnie z nad rzeki, gdzieś tam w Gippsland, w Wiktorii. No a jeżeli się nie uda, bo może być tak, że jak mówiłem wcześniej, może być tamte tereny mogą być zalane, więc będę gdzieś indziej. No ale na razie robię przerwę, święta za pasem, więc po świętach dopiero będę starał się gdzieś ruszyć.